Ale piękna pogoda, 3 stopnie. A sząs szybnie chce zejść. Moi drodzy, sprawa wygląda następująco. Teraz może tego tak nie widać, bo ciemne dno, to wiadomo, że robi się ta woda. No i też refleksy słoneczne, raczej odbite światło. Ale do samego dna oczko jest klarowne, czyściutkie. Wszystkie rybki widać, czy te czarne, czy kolorowe. Pięknie się prezentują. Widać, ile tam zdążyło się nazbierać tego mułu, tego wszystkiego na dnie. No muszę tutaj zrobić sobie takie wiaderko do wyciągania po prostu i troszeczkę tego mułu wiadrem wyciągnąć, żeby lekko chociaż oczyścić to dno z tej sadzawki, odzyskać tą ziemię. Niech pójdzie to na grządki i tyle, ale pięknie to wygląda. Można teraz tak ładnie obserwować te rybki pod wodą. Jest super. No faktem, kilka razy na dobę jest ta woda przerzucana tutaj na tą część. Tu też zresztą widać, jak wszystko się po prostu, no zobaczcie, multum tego osadu się zebrało na tych wszystkich korzonkach, na tym wszystkim, co tu jest. Widać, że pompka też się już przytkała, że już nie puszcza takiej dużej ilości wody. Tam jednak te korzonki gdzieś zawsze na tym filtrze zostają. No ale ona sobie tutaj powolutku przelewa się, czyści i wraca do oczka, dzięki czemu jest naprawdę klarownie. Takie oczko właśnie mi się najbardziej podoba, że jest czyściutka woda. Wiosną, kiedy to wszystko startuje, zobaczcie, jak kaczeńce zaczęły kwitnąć dookoła. No wszędzie są kaczeńce, no to wygląda po prostu kosmos. Ta trawka, która zaczyna wyrastać, no to powoduje, że no chce się stać i patrzeć na tą wodę. Ładny bukiet dla kurek. Tutaj wał robili taki, ścieżkę rowerową, obwodnicę, rowerową obwodnicę Wrocławia. I wygląda mi na to, że wszystkie te wały wzdłuż Widawy i tak dalej obsypali po prostu nasionami koniczyny, bo jest jej bardzo dużo. Wystarczy pójść i nazrywać taką ładną, soczystą, pachnącą. Zaraz dostaną kury. Niech żrą mój parobek. Leci. I trzeba tak dzieciaki właśnie wysyłać. Niech zrywają. Ja ich tam wprawdzie dzisiaj trochę kosiłem. No, otwieraj i wchodź. Nie zdep żadnej. Dzień dobry, dzień dobry. No i do tego kosza. O, i zobacz, jakie zadowolone będą. Teraz sobie mogą wydziabywać po jednym listku. I co muszę powiedzieć, to, że mimo, że dzisiaj skrobałem szyby z rana i jest zimno, to ogród zaczyna się zielenić i idzie już naprawdę fajna wiosna. Chociaż mój oprysk na brzoskwinie niewiele dał. Trzeba by było jakąś chemią to popryskać, aby ta kędzierzawość zeszła. Tutaj podlałem. Szklarnię zamknąłem przed chwilą, bo wiało i waliło tymi drzwiami. Ale pomidorkom, pomimo kiepskiej pogody, w szklarni dobrze. I tutaj nocą nie ma luksusów. Tutaj temperatura spada nocą do zera, do 1 stopnia. I wszystko ma się ok. No niestety nie wschodzi tutaj jeszcze za bardzo nic z dyniowatych, no bo zimno. Ogórki też niedawno co posiane, to jeszcze coś tam chyba należy poczekać, zanim one się pojawią. No ale tutaj co mamy? Floksy stoją jak zaczarowane, bo zimno. Tutaj mamy nagietki. Troszkę się powyciągały i zatrzymały. No ale rozpikuję je może w paletkę, może w doniczki i zobaczymy. A, i zauważyłem, że schodzą delikatnie już te fasolniki się pojawiają. Więc jakoś tam ta pogoda tutaj nie najgorsza jest. A ja po prostu szykuję się do tego, aby tutaj dalej coś już szykować na ogródku. Przyszły mi złączki, zaraz je pokażę, bo w sumie za 40 zł kupiłem całe pudło złączek właśnie do tych rur P20, żeby tutaj dociągnąć to nawadnianie. Dzieci szczęśliwe, bo u kur wtedy zawsze jest wspaniała zabawa. Te kury tylko biedne, nie wiem, czy one to lubią, no ale muszą się przyzwyczaić, że chcą dostawać jeść, to muszą też mieć, zapewnić rozrywkę dzieciom. Groszek tak powschodził trochę nierówno, nie wiem dlaczego, ale tak, jedna grządka, druga grządka, tam pół grządki, bo tak się średnio powschodził. Patyków tutaj natnę, powbijam i sobie będzie szedł do góry. Koperek też, jak widać, powyłaził. Dużo tego szczawiu
krwawego krwawnika, nie krwawnika, tylko krwistego szczawiu, bo wyłaziło wszędzie na ogródku. Są takie fajne kępki, więc jak troszeczkę podrośnie, to pozbieram i zrobimy zupę, będzie spoko. Nie widzę, żeby tu pietruszka chciała wschodzić na tej grządce, ale ona jeszcze ma czas. Tutaj też koperek już się pojawia. Rzodkiewka zacznie może niedługo rosnąć, to będzie coś tam do zebrania, do przekąszenia. Lubczyk zamierzam w tym roku szybko zacząć karczować i mrozić, żeby porobić takie też kosteczki. Niekoniecznie blendowane, ale cięte w takim blenderze nożowym, bym to nazwał, nie wiem jak to nazwać. Takie urządzenie z ostrzami w środku. To ciach i wtedy w takie pojemniczki do kostek lodu, do lodówki. Jak zamarznie, to wyjąć je do woreczka i kolejna partia, rewelacja do zup i całej reszty potraw, do sosów przede wszystkim, takich stylu koperkowego, są świetne. Ej, ekipa, to nie są lalki, połóżcie je, starczy już tego noszenia. Jutka, nie trzymaj ją za tyłek, postaw ją. Daj, nie, Tosia! Starczy, wyjdźcie stamtąd, dajcie im spokój. To są kurki, one też nie chcą być szarpane prawo-lewo. Ja rozumiem, że podnieść, przestawić od czasu do czasu, ale bez przesady. No prawie, starczy. Patrzcie, jak karton rozwaliły, który tam włożyłem, żeby robaki miały gdzie się chować i żeby się namnażały dżownice. Dzisiaj było 7 ładnych jajeczek. Mniej więcej tam już nic dalszej nie będzie. Trociny to jest rewelacja. Zobaczcie, praktycznie wydaje się, że jest cały czas czysto. Pojawiają się tylko takie ciemniejsze plamki na tych trocinach, jak te odchody się tam obklejają, ale rewelacja. Teraz już tylko trociny będą dostawać. Zaraz tutaj ziarna przyniosę, bo wyjadły wszystko. Z drugiej strony, nie wiem, czy powinienem je tak karmić w opór, że dostają tyle, ile chcą. Może powinienem jednak troszeczkę im ograniczyć tego jedzenia, żeby nie przeginały. Ta broskwinka mnie martwi, no, że ta kędzierzawość ją tak morduje strasznie. Widać, że jest sporo suchych gałęzi. Ja to muszę sekatorkiem ładnie poobcinać. No i po prostu opryskać to drzewko jeszcze jakimś, nie wiem, może sylitem. Miedzian tu raczej nie pomoże, tylko jakiś taki, wiecie, interwencyjny oprysk. I jedyne, co mogę zrobić, aby ją faktycznie uratować. Bo tak, to nic z tego nie będzie. Zresztą tu widać, że całe gałęzie są suche. Trzeba sekator wycinać. Oglądać, wycinać, zapryskać i to jest chyba jedyna szansa na to, aby to drzewko uratować i pozwolić mu owocować, bo tak to nic z tego nie będzie. Tutaj też. Sucholce. No dobra, trzeba podjąć decyzję i albo wyciąć i posadzić nową, albo coś innego, no albo pryskać i ratować. Okej, to może teraz sprawy techniczne. Wysypało mi się. W kwestii nawodnienia na ten rok na Allegro trafiłem tanio takie złączki, więc zamówiłem sobie po prostu cały karton i w cenie 4 złączek w hipermarkecie mam po prostu 17 sztuk przeróżnych, większych, mniejszych i mówię, dzięki temu tutaj bezproblemowo przeprowadzę sobie te wszystkie węże do nawadniania, połączę to, zrobię jakieś rozgałęźniki, przejścia inne takie, aby po prostu jak największą część tego ogrodu podpiąć pod sterowniki. I w sytuacji, kiedy będzie sucho, to no, nie martwić się o te dynie, cukinie. Może uda się dzięki temu wyhodować ładne warzywa, bo nawóz nawozem i tak dalej, ziemia ziemią, ale bez wody to niestety niewiele zdziała. A jeśli gdzieś wyjedziemy, nie będzie nas jakiś czas, no to raczej mi tutaj nic nie urośnie, bo jak zrobi się patelnia po prostu. Kupiłem trochę trawy, rozrzuciłem ją, przemieszałem grabkami, aby tutaj może troszeczkę odbudować ten trawnik po tym moim wspaniałym pomyśle zasypywania ziemią z grządek. Dzieci potem łaziły, błoto się zrobiło i trawa nie przebiła się przez tak grubą warstwę, przynajmniej nie wszędzie, w niektórych miejscach przeszła, ale w niektórych ta ilość ziemi, tam gdzie były jakieś większe doły, po prostu została zabita. No ale cóż, tak czasem to bywa. Spróbujemy to odtworzyć i myślę, że za jakiś czas po prostu wyjdzie. Dobrze, żegnam się tym oto widokiem z Wami. Idę planować, co dalej właśnie z tą brzoskwinką i tam jeszcze na górę pójdę zobaczyć, ale wczoraj byłem, podlewałem, pomidory rosną jak zwariowane. Za 2 dni, 3 dni myślę, że wylądują w szklarni i koniec tej taryfy ulgowej, mają siedzieć już na zewnątrz, bo po prostu tam się wyciągną w nieskończoność. One nie wyglądają jakoś fatalnie, ale mówię, po co? Po co mają dalej rosnąć? One są takie, że akurat
Od biedy to ja już bym nawet zaryzykował i może część wysadzę do gruntu. Ale to mówię, to jeszcze chwileczkę. Najpierw mówię, przygotuję jeszcze tą ziemię troszeczkę, przygotuję sobie. No nie bardzo mam teraz co dać pod pomidory, bo obornik wywiozłem, ale coś tutaj się nazbiera. To może jak nazbieram troszeczkę z tych trocin, bo mówię, te trocinki to jest rewelacja, tylko muszę taką, może nie muszę taką, ale wezmę sito, takie sito, nie wiem, centymetr na centymetr, czy 13 na 13 oczka mam. I tymi oczkami, na tych oczkach po prostu przesieję to, tak żeby te czyste trociny spadły, a te z obornikiem trafią wtedy pod pomidory i tam będę tym zasilał, no. Innej opcji nie ma i coś mi się tutaj poidło nie podoba, zaraz wejdę i poprawię, bo chyba któraś kura na nie skoczyła. Ej, dziubnąć cię? Dziubnąć cię? Jedna z drugą? Co? I poprawię to, bo zaraz się okaże, że wody nie będą miały. Uciekać. Uciekać. Ta jest wkurzona. Wkurzona, bo jej nie wypuściłem dzisiaj. Jesteś wkurzona? Co? Ty. Ty. Wkurzona, ale nie bardzo. Kurka piratka. Na moją rzodkieweczkę to jeszcze trochę czasu, bo tutaj na zewnątrz, w tym cieniu, to ona tak za bardzo rosnąć nie chce. Trzeba było ją wysiać w szklarni i by było w pożądalu. A tak, no niestety, trochę jeszcze poczeka. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko coś z niej zbiorę. Goodbye! No i zaczęło padać i pięknie świeci słoneczko. Taką pogodę to ja lubię. I myślę, że roślinki też taką pogodę lubią. Deszczyk i słońce.